Dzieci poprzez czytanie, zwłaszcza z rodzicami, już nie mówiąc o tym, że spędzają wspólnie czas, co jest najcenniejsze, to rzeczywiście poszerzają zasób słów swojego słownictwa, no i ortografia do tego, rzeczywiście no, to są bardzo duże korzyści dla dzieci. Praca nad projektem była bardzo dynamiczna, ponieważ musieliśmy w bardzo krótkim czasie książkę zrobić. Nie ukrywam, że pochłonęła dużo energii, dużo emocji, dużo nerwów, nieprzespanych nocy, ale szczęśliwie udało się doprowadzić projekt do końca i mamy nadzieję, że będzie on kontynuowany też w przyszłym roku. Książki dostaną dzieci urodzone od grudnia do końca lutego. Miesięcznie przewidujemy, że rozdamy 30 tysięcy książek, bo tyle mniej więcej dzieci rodzi się średnio w Polsce miesięcznie. Bardzo się cieszę, że polskie dzieci dostaną książkę nie tylko wartościową literacko, ale również pięknie opracowaną graficznie. Projekt na pewno jest bardzo duży, bardzo śmiały i też bardzo ładny, jeśli chodzi o wygląd, o ilustracje. Ilustratorzy są bardzo dobrymi ilustratorami. Para, która to tworzyła, na pewno przekazała wiele dobrych emocji, wiele dobrych tekstów zostało zamieszczonych, więc myślę, że cały projekt naprawdę bardzo korzystnie wypadnie. Cieszymy się, że wieloletnie marzenie Instytutu Książki i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czyli projekt startbookowy, staje się faktem. Już od grudnia 90 tysięcy książek trafi do nowonarodzonych dzieci. Pierwsze wiersze, mamy nadzieję, że staną się nie tylko ulubioną zabawką maluchów, ale także narzędziem do budowania relacji międzypokoleniowych.